Tak. Witamy z terenu Bierunia, z miejsca, kaj była granica prusko-austriacko. Witamy z początku eksploracji starej granicy prusko-austriackiej na odcinku śląsko-galicyjskim. To białe, co widzicie na tym dachu, to dobrze widzicie, to jest śnieg. Mamy za sobą pierwszy epizod zimowy. Gestusz dzisiaj mamy minus 4 stopnie i jest rajza. Ale też jak widzicie, ja mam na sobie ubranie narciarskie. Coś tu powstaje, prawdopodobnie jakiś pomnik. Zaczynamy eksplorację prusko-austriackiej granicy państwowej, która tutaj przebiegała. Słupek prawdopodobnie był kajś tu, a tu będzie chyba jakiś pomnik albo coś takiego. Tam jest zielona machina teleportacyjna nasza. A tu jest Wisła i może być problem, bo tam jest remontowany most kolejowy, a my tam musimy kajś się przebić. A tu jest słynna degolówka. Kaj był, tak, był słynny generał Charles de Gaulle, późniejszy prezydent Francji i był tutaj w 60-tych latach. W czasie swojej wizyty w Polsce, ale on też stacjonował w trakcie, kiedy trwały powstania śląskie, kiedy był okres plebiscytowy. Wiemy, że wojska francuskie tutaj były też w tym czasie, więc on też z tymi wojskami tu był, a tu była granica właśnie też Polski i Niemiec. To jest około 2 lata. Warunki na rajze, jak widzicie, arktyczne. Tu jakoś przypopka wlewo się do Wisły. Chodź wejście. My się tak męczyli, a tu wyszłoby, że szłoby to objechać po prostu. Tu nie też pojechać przez ten most. No i my zaś na wał musimy wjechać. Na ulica Dyrwy. Dobra. Warunki temperaturowe to bardziej na narty niż na rower. Ale jak widać, mam narciarską kurtkę. No rękawice też. I trochę dziwnie się mi w nich jedzie. No i słupek. Teraz moje pytanie, może jednak na tą drugą zjechać? No. No bo jeżeli tu wiemy, że jest jeden słupek nad Wisłą. Ten 30 coś tam. Mamy takie informacje. A trzeba się rozglądać po krzokach.
Jak widzicie, resztki śniegu jeszcze. To co słychać, to jest remont mostu kolejowego. Tam coś jest zwalone. Jeżeli będzie, to będzie blisko Wisły. Ona się na pewno tu jest, ale czy my go znajdziemy? Oto jest pytanie. O, zakopałeś się. Ale znalazłeś strzelnica. Strzelnica nad Wisłą. Tu jest taka dziura, tam jeden albo dwóch ludzi wlazowało. No i spilnowali granicy. Ale to jest niemiecka strzelnica. Prusko. Także dobrze wiedzieć. Tu koryta rzeki Przemsza. Tu go widzicie. Póki co żadnego słupka my nie znaleźli. Ubogie łowy, raczej zerowe bym powiedział. No i doszliśmy. Tutaj widać Wisłę. Tu po prawej jest Przemsza. Tu jest taki śląski klin. Wciśnięty w Małopolskę doszliśmy. Tu słupka my nie znaleźli. A doszliśmy przez taki krzoki. Znajdujemy się genau na wysokości słupka austriackiego, który tam kajś w tym rejonie jest. Niestety pruskiego tutaj nie widzimy. Albo go tu po prostu nie ma. Tu jest znak, kaj się kończy Przemsza. Czyli ta rzeka, którą teraz widać. Niestety dupa blada troszkę. Propozycja moja jest taka, żeby iść wracać. Tam, o ile się mi zda, widać ten słupek. Tam kajś ten austriacki. My są dokładnie na linii prostej do niego. Niestety nie ma go. Ej, łażymy. W okolicach zetknięcia się Wisły i Przemszy. Też bardziej my są teraz nad Wisłą. Szukamy słupka. Tutaj jakieś jelenie wyskakują. Mnie tam hazok wyskoczył. Ale tam wcześniej, jakże był nad starym korytem, hazok wyskoczył. Mało zawału nie dostał se. Normalnie helcz klekotów. On był tu w trzymie, jak nagle wyskoczył z krzoków. Nie, oni są ukryci, kurczę. Oni nas obserwują, ale... My obserwujemy, żeby... Słupki były, tu my już szli dziś, o. Jak tu widzicie, słupki były. Na zdjęciach są. Ktoś porobił zdjęcia, my niestety nie znamy lokalizacji tych zdjęć. Co w pewnym sensie jest zrozumiałe, żeby tych słupków żaden kierunek nie widział. A, co to tam? Ło! Cug leciał. Widzę. One są tu ukryte, te zwierzęta, a my ich wszystkie płoszymy, no. Oczywiście nie jest to zamierzone, żeby ktoś nie myślał. Tu jest stare koryto Przemszy. Myśli,
a tu już mamy przed nami Wisła. Chlupko już trochę w butkach, mokro, trzeba będzie butki suszyć w chałupie. Wyczyściły się elegancko, tak. O, widzicie, tu jest stare koryto Przemszy i tu była granica w tym miejscu. No i jeszcze mamy tutaj do obejścia to starą rzeczę, a tu już widać Wisła. Ale my tu przejdziemy. Z rowerem tu przejdziemy, tak. Ja, ale tam nie przejdziemy. Ale tam może być kłopot. Zresztą po co tam trzeci raz pójdziemy, nie? To jeziorko trzeba obejść. To starorzecze. Może się tam jeszcze coś trafi. Niespełna godzina czasu. Więc co, chyba sobie jednak tą degolówkę odpuszczymy. Bo w tych gaciach mokrych. Jaką na tym trochę tam noga przydaje. Nie zresztą. A może tu co będzie kaj. Nie ma nic, kurczę, jakiś drzewa. Jest jakiś stary wał. A tu jest tam kaj rowery stoją. Dobrze. Opcja jest jeszcze taka, żeby się przejść kaj tu. Wzdłuż Wisły. Tam jakiś cień widzę w krokach, podłużny. Nie. Gdzie widzisz cień? Ale to są kroki. No i zaś doszliśmy do starego koryta rzeki Przemsza. O słupku ani widu, ani słychu. Prawdopodobnie został on zniszczony. Możemy się mylić, jak ktoś coś wie, niech da znać. Bo tutaj nic nie widać. Dawno się nam nie zdarzyło, żeby my nic nie znaleźli. Jedynie za pierwszym razem my znaleźli ta szczelnica. A tak to dupa. Szoki, mokro, nic tu nie widać, no ale lepsze to niż siedzieć w chałupie. Tak te rajzy już teraz będą wyglądały do sezonu narciarskiego. Co? Masz tam co? Nie ma nic. Pytanie teraz, czy nasze rowery stoją? A widzę, że stoją. Się jeden stoi. Od Marioli rower stoi. Kurde, mojego nie widać. Teraz się będzie fajnie jechało z tych mokrymi szewikami, przemokniętymi. Kuzekle mokre, szłapy mokre, wszystko. Byleby jakiego covida z tego nie było. Mamy super granicznik zwykły. Ale no już się robi coraz to zimniej. No i cima. Śmiszę, przejademy w stronę Bielunia. Dzisiaj więcej łażenia jak jeżdżenia. Są rowery. Super, są. Muszą być. No ale jak widzicie, mamy za sobą pierwszy epizod zimowy. Ale to taka chwilowo zima. Mam nadzieję, że za tydzień będzie już taka rychlik normalna rajza. W sensie słupki oczywiście, w tym rejonie tutaj. Zwykłe drzewo. O, koła mi odtajały. Dobrze. No i co? Tu była granica. Ten strum to pewnie pamięto. Ten dąb. A o słupkach ani widu, ani słychu.
dalsza jazda. Jeszcze się tak poglądowo przejadymy wzdłuż tej Przemszy, a może coś tam uwidzimy w tej szarówce. No, to już chwilę, no. Albo logry, w zależności jak nazywają. A tu jest starokosiarka. Proszę. Jakoś piwnica betonowo. I tej mocie. Starokosiarka do trowy. Koń szedł. I tu jechał gościu na tym siedzisku. Trzymał jej siekło. Ale widać, że używano jeszcze. No. Dobra, a tam jest przewracarka, widzisz? A to na zimę to by to mogli schować, nie? Aha, to czekaj, kamy to. Tam. Tam jademy czy tam jadę. Gdzie zima? To w łapach. Co się mi tam w tym świecie? Jadą po nas. Lód się zrobił na pedałach. No. Za mnie spadła. Kurde. Dzisiaj więcej łażenia jak jeżdżenia. Więcej piechty niż rowerem, ale tak to będzie wyglądało. W końcu słupki się zaczęły. Ostatni etap sezonu rowerowego. Z epizodem mocnym zimowym. Przy ujemnej temperaturze minus 4 stopnie. Ale od jutra już ocieplenie. I miejmy nadzieję, że już bez śniegu, chociaż no Soszów ma za 2 tygodnie naśnieżenie rozpoczynać. Także zobaczymy, jak to z tym sezonem narciarskim będzie. Z sezonem narciarskim to może być tak, że warunki będą fajne, tylko mogą być również fajne ceny karnetów. Niestety tego się obawiamy najbardziej. Inflacja może zrobić swoje. Nie możemy odczuć. Można na skitury jeździć, ale no można. No. Jest wiele alternatyw. Zima musi być aktywna. Nie ma siedzenia. No, a teraz to mamy aktywny, ale podjazd. Prawie się rozgrzać. Je. Od razu się ciepli robi. Chociaż kurtkę mam narciarskim. Cały w termoaktywnych ubraniach. No i zapada się zmrok. Zamykaj się na granicy Śląska i Małopolski. No, tutaj po tej stronie mamy ten wał, my tym wałem jechali. Jak widzicie, robi się trochę zima, więc kończymy rajdowanie z przemoczonymi butkami. No ale troszkę śniegu, troszkę wody i tak to się dzieje. Chociaż za bajtla my też łazili z przemoczonymi szłapami. No nie,
Nieraz nogi były przemoczone. No, tylko że na starość to odczujesz. Aha, to tu jest ten most. Na starość nie możemy to odczuć. Troszkę jakieś pojedyncze płatki śniegu lecą. Inauguracja mundialu, a u nas inauguracja słupków w tym sezonie. No bez słupków. No bez słupków, no właśnie. Fatalna inauguracja. O, coś tu powstało. Coś tu powstało. To co, to nie jademy teraz tu, tylko tam, prosto, nie? No prosto pod ten tunel. Do tego ludzki, nie? No. Inauguracja mundialu z udziałem polskiej reprezentacji oczywiście za dwa dni. Trzy razy poszpilają i pojadą do chałupy. Bo takie jest moje zdanie od wielu, wielu lat. Od 2002 roku konkretnie. Więc nie ma co oglądać. Siedzieć przed telewizorem. Eno się ruszać. No szkoda nerwów na tych fuzbalerów. Czy tu się dobrze jechać? Nie. Czy tam nie ma to zalotę? Czy... Nie. Nie, dobrze jest. Szkoda nerwów na fuzbalerów. Widać, że most stary. I powiem tak. Tykamy wjechali. Do gospodarstwa jakaś wjechali. Ty, ale wiadukt jest stary. I dobudowany. I trzykrotnie praktycznie dobudowywany. Nie. No. Tu jedna warstwa. Tu jest drugo. I ta środkowo jest najstarszą. A tu jest trzecio. O kurczę. Śnieżek sobie pruszy. No to... Ale co tam pruszy symbolicznie. Tu jedzie. No, powinien być jeszcze jeden wiadukt w lewo. Ja tu już kiedyś jechał. Degolówka się zbliża. Jadymy ścieżką rowerową w Bieruniu. No, szału z kilometrami nie będzie, nawet nie pytajcie ile jest. Ale to nie było celem dzisiaj. Były słupki, niestety ani jednego my nie znaszli. Hańba, wstyd. No ale tak czasami było, nie? Nie poddamy się, będziemy szukać dali. A to chyba najprawdopodobniej za tydzień. A więc... Dojeżdżamy do maszyny teleportacyjnej. I do domy, bo my jeszcze idziemy pojeść do degolówki. Jak ktoś tu jest w okolicy, to niech sobie idzie pojeść do degolówki. Dobre jedzenie robią. A my się pakujemy i czymcie się. I do zaś.